rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Adam Backiem? Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Bożena Mieryłów? Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Maria Gusłowska? Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Roman Czech? Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Jolanta Den? Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Andrzej Gąsowski? Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Mariusz Gołaszewski? Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Barbara Glebowska? Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Jan Gretkowski? Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Anna Grycki? Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Elżbieta Jeroszów? Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Jan Kaczak? Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Paweł Kondracki? Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Michał Kozłowski? Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Rafał Łada? Ślubuję. Zdzisław Łukaszewicz? Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Bożena Minautowska? Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Jan Bolesław Perkowski? Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Jadwiga Piotrkowska? Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Sebastian Ptaszyński? Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Sylwia Rząca? Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Eugeniusz Siemień? Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Henryk Suchocki? Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Bogdan Zdanowicz? Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Zenon Żukowski? Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Roman Czech. Głosów ważnych oddano 26, głosów nieważnych było 0. Na kandydata pana Zenona Żukowskiego oddano następującą ilość głosów. 19 głosów za, 5 przeciw oraz 2 wstrzymujące się. Komisja skrutacyjna stwierdza, iż Rada Powiatu Białostockiego dokonała wyboru Zenona Żukowskiego na przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego 6 kadencji. Gratulujemy. Proszę Państwa, ja uważam, że te kwiaty, które dostałem, to przyszły tylko na moje ręce, natomiast one są przeznaczone wszystkim radnym. Gratuluję, przede wszystkim dziękuję za wybór i gratuluję wszystkim, którzy zostali wybrani do Rady Powiatu Białostockiego. Także te kwiaty, jeszcze raz mówię, są Państwu przekazane na moje ręce, na tą chwilę. Cóż poza tym, proszę Państwa, chciałbym prosić wszystkich o to, żebyśmy mogli wspólnie i bardzo szeroko debatować i podejmować uchwały. Ja ze swojej strony będę się starał doprowadzić do tego, żebyśmy nie mieli tutaj między nami niepotrzebnych swat ani problemów. Także jeszcze raz dziękuję bardzo za wybór. Ze względu na przynależność do partii i koalicji, dlatego chciałabym zaproponować kandydaturę pani Anny Grycuk na wiceprzewodniczącą Rady Powiatu. Jest to osoba, która ma za sobą olbrzymie doświadczenie w pracy jako radna, ponieważ pracowała w poprzednich kadencjach. Jest to osoba, która również ma doświadczenie pracy jako przewodnicząca Rady Powiatu w poprzedniej kadencji, więc myślę, że będzie znakomicie wspierała prezydium Rady Powiatu i będzie znakomicie pracowała na rzecz Rady Powiatu, jak również Powiatu Białostockiego. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą ilość głosów. Pan Mariusz Gołaszewski 20 głosów, pani Anna Grycuk 7 głosów, pan Paweł Kondracki 24 głosy.
Komisja skrutacyjna stwierdza, iż Rada Powiatu Białostockiego dokonała wyboru pana Mariusza Gołoszewskiego oraz pana Pawła Konradzkiego na wiceprzewodniczących Rady Powiatu Białostockiego 6 kadencji. Szanowni Państwo, po raz chyba ostatni jako jeszcze starosta białostocki chciałbym złożyć gratulacje panu przewodniczącemu Zenonowi Żółkowskiemu, jak też wiceprzewodniczącym. Chcę Państwu życzyć dobrej, owocnej i wspaniałej współpracy i pracy na rzecz powiatu białostockiego. Wszystkiego najlepszego. Radni zgłosili kandydaturę na starostę powiatu białostockiego pana Jana Polesława Berkowskiego. Zgłoszony radny wyraził zgodę na kandydowanie. W głosowaniu tajnym do przeprowadzenia wyboru starosty powiatu białostockiego udział wzięło 26 radnych. Wydano 26 kart do głosowania. Głosów ważnych oddano 26, kart nieważnych było 0. Na kandydata Jana Bolesława Berkowskiego oddano następującą ilość głosów. 20 głosów za, 6 głosów przeciw, głosów wstrzymujących się było 0. Komisja skrutacyjna stwierdza, iż Rada Powiatu Białostockiego dokonała wyboru Jana Bolesława Berkowskiego na starostę Powiatu Białostockiego 6 kadencji. Gratulujemy. Że dzisiaj kończę swoją służbę po prawie ponad 28 lat służenia w samorządzie terytorialnym i dobrze, że w Pańskie ręce przekazuję tą pałeczkę. A o tej pałeczce mówię w ten sposób, bo niektórzy przekazują symboliczne klucze. Ja natomiast przekażę panu staroście rzeczywisty klucz od drzwi starostwa białostockiego łącznie z kluczykiem od sejfu. Także panu staroście przekażę jaki numer od sejfu. Także wręczam klucze i Zatkę kwiatów. Wszystkiego najlepszego. Panie starosto, chciałbym podziękować bardzo za oddane głosy na mnie. Będę się starał być starostą wszystkich mieszkańców powiatu. A jak wszystkich mieszkańców, to czyli wszystkich radnych powiatu białostockiego. Dziękuję za taką liczbę głosów i za tak duże zaufanie. Będę starał się Państwa reprezentować godnie i żeby nasz powiat mógł się nadal rozwijać dynamicznie i nowocześnie. Żebyśmy byli po 5 latach tej kadencji powiatem bardziej rozpoznawalnym i powiatem, który będzie perełką na mapie powiatów w Polsce. Także dziękuję bardzo i dziękuję również panu staroście za przekazanie kwiatów, kluczy od starostwa i za tak dobre podejście do mojej osoby, bo nie ukrywam, już wcześniej ze sobą rozmawialiśmy kilkukrotnie i to jest dosyć przyjacielska nawet może być atmosfera, pomimo po tylu razach, kiedy myśmy pana starostę odwoływali, co tak naprawdę pozwoliło mi zdobyć też doświadczenie samorządowe, bo przychodząc do Rady Powiatu nie miałem żadnego, a teraz muszę powiedzieć, że no, dosyć sporo wiem, nawet myślę, że więcej niż co niektórzy mamy radni, którzy są z kilka kadencji. Ale to była długa, czteroletnia lekcja w Radzie Powiatu. Także jeszcze raz dziękuję panu staroście i również proszę przyjąć ten symboliczny bukiet kwiatów. Jeszcze raz dziękuję. Na kandydata pana Romana Czepę oddano następującą ilość głosów. 21 głosów za, 5 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Komisja skrutacyjna stwierdza, iż Rada Powiatu Białostockiego dokonała wyboru pana Romana Czepę na wicestarostę Powiatu Białostockiego 6 kadencji. Nie, że na dzisiejszej sesji będzie głosowanie, także tam są moje rzeczy. Oczywiście pokój jest do pana dyspozycji, ale pan przekazał moje rzeczy, to zapraszam jego. Może pani tam mieszkać długo, naprawdę.
głosowaniu tajnym na członków zarządu powiatu białostockiego udział wzięło 26 radnych, wydano 26 kart do głosowania, głosów ważnych oddano 26, głosów nieważnych oddano 0. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą ilość głosów. Na pana Jana Gratkowskiego 20 głosów za, 5 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Na pana Zdzisława Łukaszewicza 20 głosów za, 5 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Na pana Sebastiana Ptaszyńskiego 20 głosów za, 4 głosy przeciw, 2 głosy wstrzymujące się. Komisja skrutacyjna stwierdza, iż Rada Powiatu Białostockiego dokonała wyboru pana Jana Gratkowskiego, pana Zdzisława Łukaszewicza i pana Sebastiana Ptaszyńskiego na członków Zarządu Powiatu Białostockiego 6. kadencji. Gratulujemy.